Amerykanie dopuścili się zastosowania broni chemicznej, która do dziś, po dziś dzień niesie za sobą straszne brzemię. Moi drodzy, ruszamy do Muzeum Wojny w Wietnamie. Pokażę wam i opowiem o tym wydarzeniu. Postaram się zrobić to w takiej pigułce, tak żebyście mieli naświetlone, kto z kim, dlaczego, kiedy się zaczęło, kiedy się skończyło, co się wydarzyło. Dobra? Moi drodzy, wojna w Wietnamie nazywana również była II wojną indochińską, a przez Wietnamczyków nazywana wojną amerykańską. Były to działania militarne na Półwyspie Indochińskim, w którym uczestniczyły takie kraje jak Wietnam Południowy, wspierany rzecz jasna przez Amerykanów, oraz Wietnam Północny, wspierany rzecz jasna przez Związek Radziecki. A przyczyna wojny w Wietnamie jest bardzo prosta. Przyczyną było niewykonanie, niezastosowanie się do postanowień Konfederacji Genewskiej. No i zaczęli się bić. Był pakt, nie dotrzymali słowa, no i poszło. A wiadomo, tam gdzie ruskie i tam gdzie Amerykanie, to o co chodzi, kierowniku? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o banany. Nie no, świruję, to chodzi o hajs. Ale się wyrobiliśmy. Do 5 sprzedają, jest 16:30. Do 5 sprzedają, do 5:30 można być. O to chodzi, Muzeum Wojny w Wietnamie, moi drodzy. Jesteśmy tutaj, poopowiadam wam o przebiegu wojny w Wietnamie. A to szefowa. Ile dla mnie jest? Kierownik do lat 6, bo ja na 6 lat czasami wyglądam, to za darmo wchodzi. Nie no, 40 tysięcy. Dzwon, który został stworzony z materiałów pozyskanych z bomb. Dawaj młody, uderz w dzwon. Pamiątka, ciekawe w ogóle. Przyznam szczerze, że bardzo lubię tego typu pamiątki. Uczczenie pamięci w sposób taki bardzo kreatywny, bym powiedział. Ale wszyscy się... No dzięki, Paweł, dzięki. Wszyscy pewnie się zastanawiacie, jaki był przebieg ogólnie wojny w Wietnamie. Zatem postaram się to opowiedzieć w takiej dosłownej pigułce, żeby nie zanudzać. Więc moi drodzy, tak. Rząd w Hanoi. Hanoi to stolica na północy kraju, na północy Wietnamu, który dążył do zjednoczenia Wietnamu, popierał partyzantkę Wietkongu, który działał w Wietnamie Południowym. USA wspierające południe włączyło się do wojny, moi drodzy, w 1964 roku po sprowokowaniu w Zatoce Tonkińskiej. W 1973 roku wynegocjowano zawieszenie wojny, a porozumienie podpisano dokładnie w stolicy Francji, w Paryżu. Niestety jego warunki złamał Wietnam Północny, wspierany przez Związek Radziecki, z którego wojsko wyruszyło na południe, moi drodzy. W roku 75 przejęli miasto Saigon, które zamieniono na aktualne Ho Chi Minh, w którym się znajdujemy. Pokażę wam troszkę zdjęć upamiętniających całe wydarzenie. 27 stycznia 73, porozumienie w Paryżu. Zobaczcie, moi drodzy, jak wielkie bomby spadały. Kurczę, zobaczcie, jakie to jest grube, to jest gruby metal. W szoku jestem. No i najgorzej mieli cywile, którzy nic winni musieli oddawać swoje życie. W takich szałasach lokalni chowali się przed wrogami. W momencie, kiedy ich domostwa były zniszczone, tworzyli sobie takie szałasy, takie bazy, żeby po prostu przetrwać w dżungli. Zobaczcie tutaj, fabryka z Hanoi,
w czasie działań wojennych została przeniesiona do jaskini, żeby zachować wciąż ciągłość produkcji. Ale te zdjęcia są, powiem wam, że naprawdę cudowne. Jednak czarno-biała fotografia w tamtym czasie jest to dokumentalistyczna fotografia reportażowa opowiadająca sytuację, która miała miejsce. Coś pięknego. Powiem wam, że czasami zdjęcie wyraża więcej niż 1000 słów. Podczas działań wojennych Amerykanie dopuścili się użycia broni chemicznej, którą opryskiwali dżunglę. Związek chemiczny, który używali, nazywa się, moi drodzy, dioksyna. Wchodzimy do jednego z bardziej, powiedziałbym, szokujących miejsc, pokazujących, w jaki sposób trucizna wpłynęła realnie na ludzi tutaj. Zatem Amerykanie dopuścili się zastosowania broni chemicznej, która do dziś, po dziś dzień niesie za sobą straszne, powiedziałbym, brzemię. Zastosowano dioksynę. Dioksyna ponoć zgładziła 400 tysięcy ludzi i doprowadziła do tego, że około 500 000 dzieci urodziło się z przeróżnymi deformacjami, jak tutaj widzicie na załączonych zdjęciach. Amerykanie wypuszczali dioksynę na dżunglę, tam gdzie się ukrywały partyzantki, gdzie się ukrywały wojska. No i oczywiście, niestety, ale najbardziej ucierpieli kto? Cywile. Ci, którzy nie mieli w ogóle najmniejszej chęci walczyć, chcieli tylko i wyłącznie spokojnego życia. Dioksyna zastosowana przez Amerykanów nazywana również była z angielskiego Agent Orange, czyli czynnik pomarańczowy. Nazywano ją tak ze względu na to, że była przetrzymywana w beczkach oznaczonych kolorem pomarańczowym, moi drodzy. Ten Agent Orange, czyli czynnik pomarańczowy, jak wspomniałem, był skażony dioksyną. W chemii oznacza się to TCDD. Możecie sobie o tym poczytać szerzej. Z tego, co piszą mądrzy ludzie, to dioksyna jest substancją określaną jako jedna z najpotężniejszych trucizn znanych w nauce. Trzeba powiedzieć otwarcie, że to, co zrobili Amerykanie w Wietnamie, to jest jedno wielkie bestialstwo. Wiem, że niektóre zdjęcia mogą bardzo mocno szokować, ale postanowiłem, że wam pokażę urywek historii. Jest to dosłownie 20 parę minut, które nakreśla delikatnie, co się wydarzyło w Wietnamie. Można by było o tym mówić godzinami. Niemniej jednak jest to historia, która niesie brzemię po dziś dzień i trzeba o tym mówić. Niestety wiele osób wie, że było coś takiego w Wietnamie. Wiele osób wie, że Amerykanie walczyli w Wietnamie, ale zobaczcie, po dziś dzień to wszystko wciąż funkcjonuje. Tak właśnie, moi drodzy, Amerykanie rozpryskiwali dioksynę nad... Proszę bardzo. Proszę. Co ja wam będę tutaj tłumaczyć? Pamiętajcie, że Związek Radziecki też miał swoje za uszami. I teraz zobaczcie. Południowy Wietnam, północny Wietnam de facto wciąż po zakończeniu konfliktu wciąż są podzielone. Ludzie z południa nie lubią się z ludźmi z północy. A Amerykanów nazywają
tak jak w Polsce, mają takie samo podejście jak w Polsce my do nazistów, do Hitlera. Zobaczcie, bronie chemiczne to nie tylko to, co powiedziałem, agent Orange. Też były w ogóle agent Purple, Green, Pink, White, Blue. Jakieś środki, do których dosypywano dioksynę i rozpylano nad konkretnymi obszarami. Domyślam się, że ten odcinek zostanie bardzo mocno ograniczony zasięgiem, ponieważ to powiedziałbym, to co się tutaj wydarzyło, to autentycznie jest zbrodnia na ludzkości i to nawet nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, więc mam nadzieję, że dotrze do tych ludzi, do których powinien dotrzeć ten odcinek. Jak sobie patrzę na te wszystkie muzea na świecie i te wszystkie wojny, tak jak ta na przykład w Wietnamie, i myślę sobie, ile pieniędzy poszło, gdybyśmy te pieniądze wszystkie zgromadzili, które władowano w tą wojnę, no to już byśmy mieli pewnie jakąś drugą ziemię gdzieś tam w kosmosie, jakieś stacje wybudowane i moglibyśmy sobie pewnie latać jakimiś załogowymi samolotami w kosmos. Szacuje się, moi drodzy, że przez całą wojnę w Wietnamie zrzucono około, dokładnie na północy, zrzucono około 864 tysięcy ton bomb, a na cały Wietnam mówi się, że zrzucono około 1,6 miliona ton bomb. Ogromna ilość. Zobaczcie, tak zwana bomba gwoździowa. W momencie, kiedy wybuchała, w każdą stronę takie gwoździe zaostrzone, takie małe strzałki z zaostrzonym końcem leciały i raniły wszystko, wszystkich, co byli wokół. Albo taka bomba z małymi kuleczkami metalowymi, która też miała bardzo, powiedziałbym, szeroki zakres wrażenia. Zobaczcie, to jest jedno z najbardziej znanych zdjęć dokumentujących wojnę w Wietnamie, wykonaną przez Hyanga Honga, nazywany Napalm Girl, czyli dziewczynka napalmu, coś takiego. Ta młoda dziewczynka, która tutaj stoi, została poparzona po ataku napalmem przez Amerykanów i zaczęła po prostu uciekać przerażona z pozostałymi dziećmi. Finalnie, moi drodzy, Amerykanie ponieśli klęskę na terytorium Wietnamu i cała masa żołnierzy, która zginęła, amerykańskich, i ci, którzy przeżyli, też w pewien sposób ponieśli sromotną, powiedziałbym, taką klęskę z punktu widzenia psychologicznego i mentalnego, bo wielu żołnierzy do tej pory boryka się z chorobami psychicznymi związanymi z tym, co się wydarzyło w tamtym czasie. I ja kompletnie się nie dziwię, ze względu na to, że ludzka głowa, jak ogląda te zdjęcia i czuje się bezpiecznie, to co powiedzieć, co oni musieli przeżywać w tamtym czasie, moi drodzy. No i pozostaje tylko, moi drodzy, jedno wielkie pytanie. Po co? Po co? Jeśli zechcecie poszerzyć swoją wiedzę na temat wydarzeń, które miały miejsce w Wietnamie, polecam dwa filmy. Pierwszy film, Łowca Jeleni, z 1978 roku, oraz drugi film, w którym główną rolę grał Mel Gibson, Byliśmy żołnierzami, z roku 2002. Miłego oglądania. Jak, moi drodzy, pokazuje życie, żadna wojna nie była dobra
żadna wojna nie przyniosła nic, co w finalnym rozrachunku można by powiedzieć, że było na plus. Tymczasem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za obejrzenie, za bycie, za wysłuchanie tak trudnego tematu i pamiętajcie, zostawcie po sobie ślad. Uno momento. Jeszcze sklep z pamiątkami. Może kierownik powinien sobie taki kapelusz kupić. Jak wyglądam? Zacnie? Profesjonalnie? A może, jeśli nie ten, a może taki kufer? Słońce nie grzeje w kopułę. Jest dobrze. Ale leciutkie. O kurczę, jakie to jest lekkie. Niesamowicie. Fajne. No ale to kosztuje 90 tysięcy, moi drodzy. 18 zł, coś takiego. No i takie pierdółki. Ja takich rzeczy nie zbieram. Obadajcie, jakie magnesy, ty. Z dągami. Ale jaja. Wiecie, ja to trochę tak się śmieję, bo w tym sklepie, zobaczcie, możecie kupić amerykańskie przeborniki. Możecie kupić amerykańskie portfele. Co jest trochę dziwne, bo... No bo wiecie, o co chodzi. Nie reklamujemy wroga. Ale tutaj chyba wydaje mi się, że już próbują to komercyjnie ugryźć. Więc idą pod turystę. Po prostu. Jeden z czołgów M48, około 49 ton masa. Dużo, nie? Był w stanie rozpędzić się nawet do 50 km na godzinę, moi drodzy. I jeszcze tutaj taki smaczek CH47. Możliwość rozwinięcia prędkości do 298 km na godzinę, prawie 300. Załoga mogła liczyć 4 osoby. Waga całkowita maszyny około 22,5 tysiąca kilogramów. Tutaj widzimy spychacze i mniejsze jednostki bojowe. To jest akurat M132A1. Lekki czołg, który był stosowany do przejeżdżania pól ryżu, rejonów zalanych wodą, w takiej gąsienicy. W końcu się dowiedziałem, czemu te tuby powstają tutaj w Wietnamie. I już tłumaczę. Prawo podatkowe, moi drodzy. Płaci się od szerokości frontowej części budynku podatek. Jeżeli frontowa część budynku jest wąska, to podatek jest bardzo niski, ale może iść do góry. I tak ludzie właśnie w Wietnamie obchodzą tenże podatek od nieruchomości. Cwaniaki. Jako ciekawostkę również dodam, że w Warszawie też kiedyś było takie prawo przed wojną i na Starówce jest jeden taki budynek z najwęższą fasadą, która tam ma chyba z metr z kawałeczkiem. Sobie zajdźcie i zobaczcie. Dzielnia, gdzie lokalni lubią jeść. Dużo jedzą, dużo jedzenia, więc trzeba się postołować. Tam jakaś świątynia. Ja to jakimś fanem świątyni nie jestem, jak zauważyliście w Azji. Będziemy próbować takiego naleśnika z krewetkami. Tu koleżka mi trochę pomógł. Z krewetkami i z jakimiś kiełkami. O, będzie to wyglądało w ten sposób, tak jak tutaj koleżka nakłada. Z jakimś sosidłem jeszcze polał, ale będzie sama. Miejscóweczka, stoliki takie jak dla dzieci. Patrzcie, jakie krzesełko małe. Jakie malutkie. O kurde. Proszę. Kierownik na honorowym miejscu. Ze wszystkimi tutaj szefowa losy sprzedaje. Ja to nie kupuję z drapek. Ja to nie wierzę. Ja wierzę w sukces wypracowany. Ale z szefową sobie zaraz będziemy... Oni nie kminią, że ja nie mówię w ogóle, wiecie, po wietnamsku. Takie coś zamówiliśmy, ale będzie pysznie. Kurde, ja tak nie operuję pałeczkami jak kolega. Pani podała jedną ręką, bo się śpieszy. Podanie jedną ręką pieniędzy
to oznaka takiego troszkę braku szacunku albo pośpiechu, no. Biznes się kręci, to proszę bardzo, podała dwoma rękoma. Oznaka szacunku, bo mogła podać. W sensie miała czas i pomyślała o tym. Ogólnie jak się podaje dwoma rękoma tak, pieniądze, to jest oznaka wyrażenia szacunku dla drugiego człowieka. Szefowa tutaj sałatę przyniosła. Przyniosła te. Nie wiem do czego to jest, to się tak zakręca. Ale ja to nie potrafię tego zrobić. Ja to totalnie nie ogarnięty w temacie. A właśnie, właśnie. Się śmieję. Okej. I robisz takiego rolo. Jak nie wiesz o co chodzi, to trzeba rolo zrobić. Okej. I teraz. Kurde, ty, to jesz? Ale jaja. Ale jaja, to jest ryżowe. To jesz normalnie. Ale nie rozwalili, ty. Ładuję sałatę. Robię solidnego rolo. Ale odwalę. Ty, mięta. Dawaj, dowalę mięta jeszcze. Co tu mięta załadowała na obiekty? Czekajcie, próbuję. Ty, nie mogę tego ogarnąć. Ogarnę tak trochę po chłopsku. Zabijam. Taki rolo. Ty, to jest taka kartka ryżowa. Ale jaja. Ale jaki pomysł. Śmieszne. Ale smaczne. O kurde. Mega. Takie co to kosztuje? 6 zł. Tu kolega z sąsiedztwa podrzucił mi taki rarytas. Taki rarytas, krewetka zapiekana w cieście z czymś. Ale to coś podobnego jak ja, ale może coś trochę innego. Test kierownika. No, to trochę inne, bo to z jajkiem. O kurde. To jest zupełnie inne jedzenie, moi drodzy, niż to, które mamy w Polsce. Moi drodzy, Wietnam wymiata pod względem jedzeniowym. Kierownicze podniebienie usatysfakcjonowane. Kolega za dychę robi z trzciny cukrowej. Znamy to, nie? Tutaj będą szykować, szefowa. Trochę cukru, trochę mleczka. O kurde, będzie... Wiecie co to będzie? Co to może być? No będzie to będzie, no. Takie to żyćku. Pikachu i będzie porażenie prądem. Jak to dobrze nie wejdzie. Proszę bardzo, kościół. Kościół, msza w kościele. Ksiądz mówi, jak trzeba żyć. Ale nieźle, ty. No tego to nie grali. Obok dużej społeczności buddystów jest duża społeczność chrześcijan, moi drodzy. Tak, dzisiaj jest niedziela, dlatego jest tak gęsto. Jednego za 10 od szefa wezmę. Nie wiem, co on tutaj będzie kręcił, wariat. Jakieś masełko, coś tutaj będzie kręcił. Szefowa jednak robi jakiegoś rolasa. Co tam dziku? Siema. Taki, zobaczcie, przy kościele bezpośrednio zakupiony. Co tutaj kierownik dorzucił? Zobaczcie, jakieś takie warzywka. Jakiś taki sad. A, jajko jeszcze. Kolega mówi jajko. Elegancko. Test kierownika. O, gorąca. Ale pyszne. Nie ostre. Słuchajcie. Bajka. Skradł serce kierownika. O, coś twardego było. Żebym ja tutaj zęba nie zostawił w Wietnamie. A tu kierowniczka co robi? Zadychę. Jakieś kuleczki, ale pani ładnie się uśmiecha. Zobaczcie, wierni nawet za murami kościoła stoją, słuchają na skuterkach sobie tutaj, modlą się. Nie spodziewałem się tak dużej społeczności, powiedziałbym chrześcijańskiej, tutaj w Ho Chi Minh, w Saigonie. Zaskoczyło mnie to, tak powiem szczerze. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą podróż, za dzisiejszą włóczęgę po Ho Chi Minh, po Saigonie.
Tymczasem trzymajcie się, pamiętajcie o tym, żeby zostawić po sobie ślad na kanale, ponieważ jeżeli coś wam się podoba, to musicie mi to mówić, bo jeżeli tego nie powiecie, to skąd ja to mam wiedzieć? Trzymajcie się, zdrówka życzę, kierownik pozdrawia z Wietnamu.